wreszcie coś dobrego, smakowitego do jedzenia po tylu godzinach wspinaczek i spacerów. Masełko orzechowe pycha. Och, lekka załamka, no dobra. Za lekkie trochę było. Ale powiem Ci, dobre było, smaczne, jadłem to. Ja to smaczne? Musiałem zjeść, tak, ja to musiałem zjeść, żeby mieć pudełeczko. Wybierając się na seans do hiszpańskiego kina, zamiast biletu zakupisz marchewkę. Dlaczego zamiast biletu sprzedawane jest warzywo? To proste, aby ominąć kwestię podwyżki podatków. Za sprzedaż marchewki należy odprowadzić 4% podatku, natomiast od biletu na film 21%. Oczywiście po zakupie marchewki widz otrzymuje to, po co przyszedł. Całkowicie darmową projekcję filmu. No, takie ciekawostki nasze tutaj o Majorce, o Hiszpanii. Na Majorce go nie pozwolili wprowadzić, nie mieliśmy tego, ale na kontynencie jak najbardziej było. A też zabronili już. Ciekawe. Znajdą sposób, u nas też kombinowali z warzywami i innymi. Maćku, jaki fajny, oryginalny pomysł właśnie na w czasie powrotu z wycieczki. Nie, to jest dłuższy przejazd, dlatego to robimy. Aha, dobrze. Narodowym przysmakiem Hiszpanów, o, akurat o jedzeniu, gdy człowiek jest tak bardzo głodny. Narodowym przysmakiem Hiszpanów jest wywodząca się z Walencji tak zwana paella. Jest to potrawa składająca się głównie z ostro przyprawionego ryżu, do którego najczęściej dodawane jest mięso kurczaka i owoce morza, które bardzo lubi Jarek. Cała ta mieszanka odpowiednio przyprawiona warzywami i ziołami tworzy oryginalny, niepowtarzalny smak. Taka oryginalna z Walencji nie miała owoców morza. Aha. No. I jeszcze na koniec, chociaż tych ciekawostek jest tutaj bardzo dużo, ale to taki tylko przedsmak dla Was. Aby poznać zawartość tych karteczek, tych ciekawych informacji, musicie tutaj koniecznie przyjechać. Pełne nazwisko znanego na całym świecie malarza Pablo Picasso brzmi Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruizzi Picasso. To teraz mnie, Maćku, popraw i opowiedz, co, czemu i dlaczego. Wiesz co, popraw. Mówi się Pablo Diego José Francisco de Paula Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruizzi Picasso. Słuchaj, słuchając tego tyle lat, dzień w dzień, to się samo zapamiętało. Ja nie siedziałem w domu, nie wkuwałem tego na pamięć, mówię, muszę się nauczyć. Samo się nauczyłem, wszystkie to znam na pamięć. Także, ale brałeś, przede wszystkim Pablo Picasso. Brałeś może udział w jakimś konkursie typu mistrz mowy hiszpańskiej? Znaczy, to byłoby niezłe, nie? Ale nie, w hiszpańskiej nie. Ale pomyśl sobie na przykład, bo byłem w Kole Fortuny, prawda? Dokładnie. A teraz poszedłbym sobie do jednego z 10. I nagle sznuk zadaje pytanie, wymień chociaż 5 imion i nazwisk Pablo Picasso. A ja mu jadę po całości. Szczęka w dół, jest okej, okay, dobra, wystarczyło 5. Albo pytanie za milion w milionerach. Powiem mi chociaż właśnie, które jest 5, to Pablo Picasso, a ja mu jadę po wszystkim. No niezwykle to by byłoby robiło, nie? Kochani, niezwykle ciekawe pytania, niezwykle ciekawe karteczki, ciekawostki, informacje, które warto zgłębiać, które warto sobie przybliżyć. Tutaj jest tyle ciekawych informacji, ciekawostek i na tych karteczkach jest zawarta naprawdę praktycznie cała historia Hiszpanii o jedzeniu, o przysmakach, o ważnych osobach, o miejscach. Ale koniecznie tutaj musicie przyjechać i z pomocą Maćka, który naprawdę wie wszystko, bo wie wszystko o tym rejonie, o kuchni, o ludziach, o atrakcjach, o ciekawych właśnie miejscach historycznych, o miejscach, które warto odwiedzić, bądź też o takich, które raczej omijać szerokim łukiem, o miejscach, w których jest bardzo bezpiecznie, albo nawet o miejscach, w których lepiej po zachodzie słońca się nie zbliżać. Maciek opowie Wam wszystko, ale koniecznie musicie tutaj właśnie być i pojechać z nim na jakąś wycieczek, na jakąś jedną z wycieczek. Zdecydowanie tak. A Maćku, opowiesz nam może, gdzie udajemy się teraz? Tak, teraz jedziemy sobie tą piękną drogą, dalej drogą MA10, cały czas drogą MA10, która wjedzie przez całe góry, na Formentor. Przejdziemy przez Poyense, to dokładnie obok, przejdziemy przez Port de Poyense i udamy się na Formentor. Tu ciekawostka, od 15 czerwca Formentor jest zamknięty dla samochodów osobowych, prywatnych. Więc trzeba jechać na wycieczkę, żeby zobaczyć Formentor. Od 15 czerwca do? Od 15 czerwca do końca, do 15 września chyba jest podane. Albo do końca września, to wszystko się zmienia, może być szybciej, może być krócej. Wszystko zależy od pandemii, wiadomo. Czyli zamawiamy wcześniej w Polsce, bądź też w miejscu, gdzie mieszkamy, wycieczkę na Moja Majorka. Przylatujemy na Majorkę, do Palmy,
bądź też jedziemy do El Arenal i jedziemy z Tobą zorganizowaną fajną wycieczką, busikiem mniejszym, większym lub bardzo dużym na wycieczkę, tak? Tak, dokładnie. Jedziemy na tę wycieczkę i na pewno wtedy Formentor zobaczymy. Super, bardzo fajnie. Droga jest kręta, serpentyny jedna za drugą. Powiedz może tak, jak wygląda droga po tej drodze, jak wygląda jazda po tej drodze, gdy mamy mgłę? O, to jest najgorsze, co może być. Ktoś mnie pytał, czy drogą węża, bo to akurat nie jest droga węża, ale tamtędy jechaliśmy. Tak? Czy jest strasznie jechać w nocy? Nie, jest normalnie. Nie widać przepaści, więc jeśli ktoś się boi, to się już nie boi, bo przepaści nie widać. To, że nie widać, to nie znaczy, że ich nie ma tam, prawda? Dokładnie. Ale one są niewidoczne. Ale dużo gorzej jest jechać w czasie mgły. Miałem jakąś taką mgłę, która miała 2 metry widoczności, ze światłami może 3 metry. Jechaliśmy bardzo wolno, niemalże w żółwim tempie i spotkaliśmy się z autokarem na zakręcie. Ja po hamulcach, on po hamulcach, prawie się tak pocałowaliśmy. A to, tak się wydawało, prawda? Ale tak. Tak, takie wrażenie było niesamowite. A oczywiście w busie pisk lekki taki, że coś się dzieje. Ja spokojnie wycofałem, on przejechał, my przejechaliśmy dalej. Ale to było niezłe. Chodziło o samą partię górną. Potem zjechaliśmy na dół, to już tej mgły takiej nie było. Mgły, chmura weszła. Nie wiem dokładnie, co to było, ale było po prostu widoczność praktycznie prawie że zerowa. Wiesz, nie będziemy oczywiście zdradzać większości wszystkich takich fajnych, ciekawych opowieści, ciekawostek, historyjek, ale mógłbyś jeszcze opowiedzieć, jak wygląda zasada wjeżdżania tutaj tych wielkich autobusów, autokarów z turystami poprzez właśnie przez drogę węża? Znaczy, są odpowiednie, tam się nie miną 2 autokary, to wiadomo. Jest tak wąska droga, że nie mamy szansy na minięcie się autokarami. Bustarz bez problemu. Z autokarami się mijamy. Ja wiem, znam drogę bardzo dobrze, wiem, gdzie mogę zjechać, kiedy jedzie autokar. Widzę go z daleka, więc obliczam sobie tutaj, dojadę tutaj w tym momencie. Z moją prędkość jest taka, jego jest taka, okej, dobra, nie minę się dalej, muszę tutaj poczekać. Więc dokładnie to wiem, już nie muszę w tym momencie nawet wycofywać. Czasami oczywiście, jak jest taka sytuacja, że nagle się pojawi on z przodu, to ja cofam, nie mam problemu, pewnie w końcu jestem mniejszy, prawda? Większe ma pierwszeństwo zawsze. Tak samo jak jadą osobóweczki, to one mi muszą ustąpić. Znaczy muszą. Czasami jest tak, że ja po prostu zatrzymam się, wycofam, bo zanim on się domyśli, że trzeba się zatrzymać albo cofnąć, to długo trwa. Albo w ogóle na wstecznym nie potrafi jeździć, bo często też tak bywa. Niestety mówię, ja się wycofam szybko, jest i wtedy sprawnie, szybko się mijamy. Ale autokary jest rozwiązanie po prostu proste. W odpowiednich godzinach autokary tylko zjeżdżają, w odpowiednich godzinach tylko podjeżdżają. I mają uregulowane to, nie ma problemu. Świetnie uregulowana sprawa, właśnie. Jak na Hiszpanię, w ogóle rewelacja, czy cokolwiek jest uregulowane. Bezstresowo, to tutaj to lekko, luz. Spokojnie. Dokładnie. Ale tego pilnują bardzo. Chociaż czasami w gorącej wodzie kąpania oni chcieliby już ruszyć, ale jest punkt, godzina i na przykład momentami to policja pilnuje, żeby czasem nie ruszyli za wcześnie. Chociaż tak bardziej pro forma niż naprawdę. Ciekawe, bardzo ciekawe. Teraz zobaczcie po lewej stronie, jakie piękne widoki. Tutaj jest taki fragment, gdzie nie ma żadnych zabytków, są tylko widoki, ale za chwilkę tutaj będzie widać, nie wiem, czy to już ten zakręt jest, ale za chwilkę będzie widać na, tak dokładnie, po prawej stronie Zatokę Al-Kudi. Przy Al-Kudi, bo są dwie zatoki, jedna mniejsza, druga większa. I tutaj po prawej stronie będzie piękny widok na jedną z tych zatok, tą mniejszą, które będziemy mijać między Formentorem, a właśnie do Al-Kudi, jak pojedziemy. O, tam po prawej stronie. Niesamowite widoki, oszałamiające, śliczne. I tam już nawet fragmencik po prawej stronie Al-Kudi było. Ale to jeszcze do Al-Kudi kawałek, najpierw Formentor. I wtedy nie ma problemu, zobaczymy wszystko. A tu jest winnica. Jedna z winnic. I tutaj powiem Wam, że totalnie nie. Totalnie nie? Totalnie nie. Wina mają niesmaczne, jak próbowali nasi turyści, były niesmaczne, ale być może nie spróbowaliśmy wszystkich win, więc nie wiem, czy może teraz ma jakieś smaczniejsze. Ale zdecydowanie jestem na nie. A poza tym obsługa była bardzo niemiła. Byliśmy tylko raz, a czy dokładnie 2 razy, pierwszy i ostatni. W Hiszpanii to się bardzo rzadko zdarza, bardzo rzadko obsługa jest niemiła. Ale okazało się, że to pani nie była z Hiszpanką, tak. Bo na początku oczywiście do niej mówiliśmy różnymi językami, w końcu po angielsku i było ok, bo cała grupa po angielsku mówiła, więc mówili do niej po angielsku. Oczywiście ja tłumaczyłem po polsku, mówię, słuchajcie, tutaj na przykład jest takie wino, to próbujemy to. Po czym, mówię, to pani nalała w ten sam kieliszek bez płukania nic. To jest w tym samym kieliszku. Tak? Leje się wina bardzo mało, więc nawet kropelka innego wina może ten smak zepsuć. Dokładnie. Więc powinno być jakieś przepłukanie chociaż trochę wodą. Wodę można wypić, można wylać, ale przepłukanie wodą powinno być. No i było tak, że mówię do tych właśnie turystów, że słuchajcie, tak naprawdę ogólnie podaje się wino w kieliszkach
nowych, albo ewentualnie przepłukanych, ale przede wszystkim nowe. Myje się kieliszki w ogóle. I nagle ta pani nie wytrzymała i do nas łamaną polszczyzną, bo to była Słowaczka, mówi, jak się ma taki zap, to się nie myje. Słucham, naprawdę? Tak do nas się odezwała. Pierwszy, ostatni raz tam pojechaliśmy, nigdy więcej. Nie polecam, nawet jak któryś tutaj jedziemy, mówię, o, może byśmy zajechali. Nie tu. Masia Battle, najlepsza winnica na Majorce, rewelacja, genialna obsługa, przemiła, przesympatyczna, od zawsze, od pierwszego naszego razu, jak tam przyjechaliśmy. Czy tam właśnie powstało to wino, które polecałeś mi w sklepie lokalnym? Tak, to, co macie kupione, tak, to jest wino z tej najlepszej winnicy. I to jest wino, które nasi turyści polubi najbardziej. Z tamtych wszystkich win, bo próbowaliśmy różne wina w różnym czasie. Mam nadzieję, że wróci szybko ta degustacja, ale będzie można tam też zajeżdżać do winnicy. Tylko że wtedy coś z programu musimy wyrzucić, bo mamy tak bogaty program, że jeszcze do końca dodatkowo zajechać do winnicy to już się nie da. Chodzi o samą drogę, wiadomo, że tam czas w tej winnicy też troszkę spędzamy, więc nie da się tego zrobić, bo doba ma niestety tylko 24 godziny. Chciałbym Ciebie właśnie zapytać, dlatego że bardzo dużo z naszych widzów to osoby, rodziny z dziećmi, którą wycieczką bądź też który pakiet polecasz dla najlepiej według Ciebie dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnego, takimi 5, 6 do 7 lat? Tu Cię zaskoczę. Właśnie ta wycieczka Majorka Mix Północ-Wschód. Dlaczego? Dlatego, że dziecko na wakacjach da się wyciągnąć na wycieczkę tylko raz. Nie masz szansy pojechać na wycieczkę, za chwilkę dzień odpoczynku i kolejną wycieczkę, bo dziecko będzie tak marudzić, że ono nie chce więcej męczyć. Ono chce basen, ono chce morze, ono chce jakieś zjeżdżalnie na przykład. Dokładnie, więc, tak. A rodzic chciałby jednak coś zobaczyć, bo to, że jest z dzieckiem, to nie znaczy, że ma się odmówić sobie przyjemności zwiedzania. Więc tak. Generalnie mówi się, obiecuje się dziecku, że słuchaj, jeden raz pójdziemy na wycieczkę, więcej nie, tylko jedną wycieczkę. I potem właśnie bierz tego miksa, najdłuższą, ale tylko jedną. Nie trzeba jechać na trzy wycieczki, żeby zobaczyć to wszystko, tylko można na jedną. I potem dziecko oczywiście, bo dziecko, tak naprawdę, dziecko, wszystko zależy od podejścia rodzica. Dzieci są naprawdę bardzo spokojne. Dzieci to też śpią fakt. Sobie w samochodzie. Rodzic, no czasami rodzice też przysypiają, ale przeważnie dziecko przyśnie, dać mu po prostu to, co lubi, czyli jakąś tam bajkę, najlepiej na słuchawkach, żeby to właśnie nie cały bus tego nie musiał słuchać, na słuchawkach odpowiednio. I wtedy dziecko sobie ogląda bajeczkę, tutaj coś sobie pogra czy coś, nie zabierać mu tego, nie za tego, bo to wiadomo, że dziecko może się trochę nudzić, ale dzięki temu rodzic pojedzie sobie na wycieczkę, a jednocześnie wiadomo, że dziecko nie będzie chciało na więcej, więc dziecko się będzie bawiło później na basenach, nad morzem i w ogóle. To jest jedyna możliwość, żeby właśnie gdzieśkolwiek pojechać. To jest jedna wycieczka, więc najpierw tę najbardziej bogatą. W takim razie jeszcze takie kolejne pytanie, które zawsze pojawia się potem w wiadomościach, w mailach od naszych widzów. A jak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o opłaty, o zniżki? Czy dzieci mogą liczyć na jakieś zniżki cenowe u Ciebie dużo? Tak, pewnie, że tak. Dzieci tutaj w turystyce w ogóle liczy się między wiekiem 2 a 12 lat. Jak już 12, 13, jeszcze jak 12-latek to się jeszcze oczywiście łapie na tę zniżkę. 13-latek, 14-latek, no to już są dzieci, wiadomo, już się traktowane jak dorośli. Oczywiście. Ale 2-12 jak najbardziej, tak. Wtedy jest zniżka i to dość spora. Wszystko jest na stronie, bo nie będziemy podawać, bo to wiadomo, że... Dokładnie, ceny pakietu, się zmieniają, wszystko się aktualizuje, znaczy, oczywiście. My staramy się od 4 czy 5 lat nie zmieniamy cen w ogóle. Mimo że benzyna idzie w górę, nie zmieniamy cen. Mimo że pandemia, no to wiadomo, że wszyscy muszą odrobić to, nie zmieniamy cen. Ceny są zawsze takie same. Ogromny ukłon w stronę Twoich gości, w stronę Twoich turystów. Tak, wszędzie ceny rosną, a tutaj nie, prawda? Więc to jest fajnie. No, więc nie wahają się. Ale w tym też daliśmy tak niskie ceny od razu, no bo taka wycieczka jak ta, co jedziemy, u rezydenta kosztuje, bo to są trzy wycieczki w jednej tak naprawdę, te trzy wycieczki kosztują razem 180 do 200 euro nawet. Właśnie przewidziałeś moje pytanie, bo chciałem do tego nawiązać, że kupując wycieczkę taką u rezydenta zapłacilibyśmy 2-3 razy tyle. Dokładnie tak, więc my od razu dajemy niskie ceny. Więc nawet nie ma z czego pójść tego rabatu jakiegoś dawać, no bo od razu dajemy. Ja mógłbym dać ten na przykład 10 euro wyższą, a potem dać rabat 10 euro. Takie sztuczne by to było. Bardzo. Od razu dajemy po prostu odpowiednio niską cenę i wtedy... No, ceny u rezydentów są nie o 10 euro wyższe, 80-90, czasami potrafią być o 100 euro wyższe niż... No dokładnie, tutaj właśnie między około 100 euro jest wyżej. Jest tak, że jest taka zniżka bardzo fajna, aktywacyjna. Czyli na przykład jak grupa się sama zbierze w danym hotelu, te 8 osób, to wtedy jest oczywiście albo szef dostaje 50% zniżki, a reszta nie, albo po prostu ten szef mówi, ja nie chcę swojej zniżki, wszystkim dajesz po 5 i to jest ta sama zniżka tak naprawdę. Słyszycie, kochani, warto się naprawdę organizować, warto pojechać większą grupką, większą, czyli tak od ilu osób? Znaczy tutaj jest 8 osób najlepiej, 8 bo to osób 8 osób z jednego hotelu. Najprościej jest to zrobić przed spotkaniem z rezydentem.
bo tam są wszystkie osoby, oczywiście się nie znają, jeszcze nie wiedzą i nagle ktoś po prostu powie, słuchajcie, my jedziemy z moją majorką na wycieczkę, kto idzie z nami? Dokładnie i tak. Się, nie mogą nie wiedzieć o tym nawet, że jest jakiś lokalny, nie sprawdzili, nie poszukali, nagle, o, gdzie jedziecie, to my jedziemy i nagle się zbiera grupa. Tak, zbiera grupa, to jest od razu... Po spotkaniu z rezydentem część ludzi wychodzi bardzo zniesmaczona, część osób wychodzi niezdecydowana. Tak, ale warto to powiedzieć przed, żeby oni wiedzieli, że jest alternatywa, żeby od razu nie poszli, nie zapisali się.